Dobra. Tutaj jeszcze jako tako idzie. W ogóle mamy już godzinę i 12 minut na liczniku. To jest całkiem dobry wynik. Jak na sesję. Okej. A, i tu mamy exit, więc sobie tak na samym końcu zginęłem, więc trochę dupa. Oczywiście nie zapomnę o tym, że jest jeszcze drugi typ tego poziomu, mianowicie Fabric in the Dark, ale Fabric in the Dark zsiepałem bardzo mocno. I tak on był tam wyżej, w tej kropeczce, wyżej nad Lights Out. Serio, Fabric in the Dark to jest poziom, który powinien trafić do Shamba, robiąc go na 100%. Nie dość, że za przeproszeniem skurwysyjsko trudny jest, to jeszcze... Aj, szkoda gadać. Szkoda gadać naprawdę. A wiecie, co jest tym wszystkim najgorsze? Żeby odblokować Fumbling in the Dark, to trzeba zrobić tutaj ten poziom na 100%, a ten poziom też do najłatwiejszych, jeżeli chodzi o 100%, to nie należy. Bo tak, w tym poziomie jest ostatnie główki doktora Neokortex poukrywane, ale ja tego nie będę robił. Te poziomy oczywiście będę wam pokazywał w El Saint Trilogy i tam sobie pocierpimy troszkę, ale tutaj myślę, że po raz trzeci nie muszę robić 100%. Po prostu zrobimy teraz taką totalną... totalne zaprzeczenie tego, co robiłem w V1 i V2, czyli po prostu nie 100%. Coś ale taki pseudo speedrun. Pseudo, bo i tak już zginąłem tyle razy w głupich sekcjach, że szkoda gadać. Pająki w tej gierce nawet nie są straszne. I mówi to osoba, która nawet arachnofobii nie ma, ale wiem, że jest sporo osób w mojej widowni. No dobra, może to będzie trochę wyolbrzymienie, ale wiem, że parę osób w mojej widowni jest, co mają arachnofobię, więc... Nie wiem. Powiedzcie, czy wy boicie się takiego pająka, bo dla mnie to trochę taki balonik jest niż pająk, jeśli mam być szczery. Tak samo jak w Jacku jedynce, w sumie. Tam pająki też nie są jakieś super straszne. No i oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie poruszył tej kwestii, ale nie wiem, czy wiecie, ale Crash w Japonii miał zmieniony design. Jak zobaczycie sobie okładki w ogóle wszystkich gierek i jakieś tam reklamy, to zobaczycie, że Crash miał zupełnie inny design w wersji japońskiej. A to jest tylko dlatego, z tego powodu, że... Że Naughty Dog zatrudniło rysownika, który miał na ich zlecenie zmienić wygląd tylko i wyłącznie dla Japonii, żeby Japonia miała troszeczkę inny wygląd Crasha Bandicoota. I to się oczywiście udało. Bo jakby się nie udało, to inaczej Japonia by nie dostała Crasha. No i tutaj w tej skrzynce z TNT, gdzie wszystkie powybuchały, to tam była główka Cortexa schowana. Taka ciekawostka, jakbyście robili 100%, więc nie atakujcie wtedy tego węża, tak jak ja to zrobiłem. No i mamy znowu 99 żyć. I 61% gierki, więc mamy już ponad połowę gry. W godzinę i 16 minut. I trochę za bardzo się zapędziłem. Trójkąt X. Dobra, teraz uwaga na ścianki. I mamy to, mamy to. Mamy poziom zrobiony, no nie 100%, ale mamy zrobiony i to jest najważniejsze.
Castle Machinery, to będzie bardzo krótki poziom, ponieważ pełną wersję tego poziomu będziemy robili, jak będziemy robili 100% w tej gierce, czyli w Ersine Trilogy. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak ten poziom wygląda, to odsyłam do mojego V2 i V1 w zasadzie. Tyle. Po pokonaniu Castle Machinery możemy teraz śmiało iść na Embryo, czyli na bossa, który czyha na nas tutaj przed doktorem Neocortex, czyli przydupas doktora Neocortex w tej gierce. Oj, mamy nawet ponad 100 żyć. O proszę, udało się. Widzicie? Mamy 100 bodajże, nie wiem, 3 życia? Coś takiego w sumie nie widzę, bo mi ten czarny pasek zasłania. Wy oczywiście tego nie będziecie widzieć, bo ja to oczywiście pozbyłem się tych pasków, ale format PS1, bądźmy sobie szczerzy, nie jest jakiś tutaj super idealny. No ale mamy 103, 104 życia, więc to jest i tak dobry wynik. I tak doktor Nitrus Brio jest tylko i wyłącznie tutaj przydupasem w tej gierce. Później oczywiście tylko w Mind Over Mutant, powiedzmy, się pogodzili. Ponieważ coś się wydarzy między Cortexem i Embryo. W drugiej części oczywiście. Ale jak widzicie, Embryo nie był jakoś super trudny. Mogę przyznać, że za dzieciaka sprawiał mi problem z formą Hulka, ale teraz to tak, wiecie, machnąć ręką na to można. Tak łatwy bosik to jest. I czas na Delay, czyli praktycznie ostatni poziom. Taki, gdzie możesz oczywiście klejnot zebrać jakikolwiek. I tak, będę omijał teraz wszelakie skrzynki, dlatego że nie chcę jakby stracić tych 103 żyć. Jest to zbyt bardzo wynik, który mnie satysfakcjonuje. No i tak sobie możemy też omijać przeciwników w tym poziomie. Zalecam coś takiego robienia, aczkolwiek radzę też uważać, ponieważ tak jak już zresztą mówiłem niejednokrotnie w tej sesji, ogólnie w Let's Playu V1 i V2, Crash ma o tyle przesrane sterowanie, że ma takie typowo czołgowe sterowanie, co niestety może w pewnym stopniu bardzo irytować was. Bo nie zawsze będzie tak, że oczywiście Crash będzie robił perfekcyjnie takie uniki, tak jak ja teraz robię, nie? Musisz też brać to pod uwagę. No, The Lab, czyli poziom, który za dzieciaka sprawiał mi ogromny problem, ale jak widzicie, teraz nie sprawia mi żadnego problemu. Wszystkie skrzynki tak na dobrą sprawę poomijałem, no tam nie licząc zniszczenia TNT i tam ewentualnie paru skrzynek. czternaście skrzynek ominiętych, trudno się mówi, ale nagroda za ten poziom to byłby po prostu żółty klejnot. Czas na kolejny bardzo krótki poziom i już ostatni poziom w gierce przed doktorem Neocortex, czyli The Great Hall. Gdybyś miał 100%, mógłbyś polecieć za tym klejnotem, który poleciał na prawo. A jako, że nie mamy 100%, to możemy już iść do exitu i zacząć konfrontację. Ponieważ tam na prawo by była droga z klejnotów, gdzie odblokowałbyś alternatywne zakończenie, które nawet nie jest kanoniczne, ponieważ epilogi tych postaci praktycznie są niekanoniczne. Serio. Mówię tutaj autentycznie serio. Poza jedną postacią, ale o niej opowiem w sumie za chwilę. Po pokonaniu Cortexa. No i kultowy oczywiście soundtrack doktora Neocortex. Bardzo mi się on podoba, aczkolwiek wolę muzykę z Crasha 2. Jakoś lepsza jest moim zdaniem. Albo z 3 w sumie. Więc co Cortex będzie robił, to będzie po prostu strzelał ze swojego tam pistoleciku i będziemy musieli uważać na te różne pyły różnokolorowe. Oczywiście wszystkie poza zielonym będą nas ranić. Zielony w sumie też nas będzie ranić, ale możemy go atakować spin atakiem, co pozwala właśnie na taką kontrę w stronę Cortexa. Teraz oczywiście Rapid Fire się odpalił w nim.
W sensie w korteksie. I proszę, po bosie. 103 życie dalej zachowane, czy tam 104. I w taki oto sposób przeszliśmy całego Crasha jedynkę w godzinę i 22 minuty. Serio. Sami widzicie, jak nie robicie 100%, mega krótka gierka to jest. Udało się. Udało się jeszcze przed 9 to zrobić. Więc jestem z siebie dumny. Więc tak, no jak widzicie, Cortex sobie spadł. I oczywiście w Crashu 2 będzie rozwinięcie tego wątku, gdzie on dokładnie spadł. Ale to już zostawiam na Crasha 2 i osoby, które wiedzą, a ja też wiem zresztą, co będzie się dalej działo, proszę nie spoilerujcie dla osób, które pierwszy raz mają styczność z tą serią, bo takie komentarze będą od razu z miejsca banowane. No ale dobra, to był Crash 1 z 1996 roku, powiedzcie, jak wam się ta gierka podobała. Czy podobał wam się ten nawet krótki let's play V3, który był totalnym speedrunem? Ponieważ, okej, nie mówiłem tutaj za wiele ciekawostek, praktycznie prawie w ogóle nie mówiłem ciekawostek, bo bardziej skupiałem się na takich technicznych rzeczach z gierką związaną. Ale chcę wiedzieć, czy wam się to podobało, czy w sposób ciekawy to prowadziłem, czy nieciekawy. Napiszcie, dajcie znać oczywiście w sekcji komentarzy, bo jestem tego ciekaw. Po tej gierce będziemy zabierali się za Crasha 2. W stylu oczywiście, tak jak to robiłem na kanale, czyli po prostu mój drugi let's play na kanale. I co? Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Twórcy oczywiście soundtracku to są nasi Mutato Muzyka, czyli ludzie, którzy są odpowiedzialni właśnie za soundtrack do jedynki, dwójki, trójki, do Jacka i Dextera 1, 2 i 3. No i cóż, to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało i w sposób ciekawy był ten let's play prowadzony. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam na subskrypcję kanału, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. No i zachęcam do wbicia na grupy na fejsie i na Discordzie. Linki są pozostawiane w opisie. Trzymajcie się, cześć i pa pa!